I tu i zdaje się, jako jest nijaką odpowiedzią na to, co się dzieje na ulicach miast Zachodu. Jesteśmy inni, dlatego że u nas nie ma jeszcze tak posuniętego głęboko procesu inkulturacji obcych grup. A tam niestety to się już dzieje, bo jeżeli zważymy na to, że ponad 30% chyba już mieszkańców Berlina to nie są rdzenni Niemcy. We Francji są jeszcze proporcje bardziej niskie, bo to tam nie ma kto reagować, prawda? Bo społeczność muzułmańska wielokrotnie reaguje w taki sposób, że no, po cichu jest zadowolona z tego. A Europejczycy są rozbici, tak? Bo no, obezwładnieni trochę tą multikulti, tą poprawnością polityczną, tą ideologią gender, homopolityką, no. O tym wszystkim, co niestety zwala się na głowę przeciętnego Europejczyka. Tymczasem Europa Środkowa jest inna, dlatego że my nie mamy tych grup obcych. A jeżeli są, to one są bardzo nieduże. Że nie mamy tego procesu inkulturacji takiej przymusowej, że nie mamy jeszcze tak daleko posuniętej poprawności politycznej, chociaż akurat tutaj postępy niestety są zatrważające. Więc nasze społeczeństwo potrafi reagować na zdarzenia typu zamach. Jestem w sensie takim, że nie potrafi tego ustrzec, bo tym nie żyjemy, ale reakcja po będzie jednoznaczna. I ta reakcja będzie no, taka immunologiczna, nazwijmy to delikatnie. Na Zachodzie już tego nie ma. Tam są pogubione pewne azymuty. Potem skutek jest taki, że oni nie wiedzą, co mają robić. No, de facto nie ma agendy w tej chwili postępowania Europy, żeby uwolnić się od tej zmory terroryzmu. Niestety terroryzmu islamskiego, bo to dzisiaj jest główne oblicze terroryzmu światowego. Byśmy tego na naszych ulicach nie musieli testować. Pan tutaj wzywa do wzmożonej ostrożności i wyliczając mówi po piąte i mówi na razie tego nie ujawnię. Więc nie pytam, co to jest, skoro nie chce pan ujawnić, ale który byłby moment ujawnienia tego, tej piątej niedopowiedzianej sprawy w pana komentarzu politycznym? Jeżeli potwierdzą się pewne informacje i moje obawy, jeżeli my przekonamy, że ujawniając kolejną informację, no niezbyt dobrą, będę w stanie jakoś zapobiec czemuś złemu, to oczywiście to zrobię, ale po pierwsze nie chcę siać strachu, bo to najłatwiej jest po prostu straszyć i wywoływać psychozę strachu. A po drugie, jeszcze nie jestem przekonany, że to jest informacja poważna. Na tyle poważna, żeby ją po prostu podawać dalej. Bo z drugiej strony jestem w takiej trudnej sytuacji, bo mówiąc, kiedyś mówiłem o zagrożeniach w czasie światowych dni młodzieży. Miałem świadomość tego, że mówiąc to powoduje montaż i napięcie i wielu ludzi nie przyjedzie i tak dalej. A z drugiej strony dziennikarz jednak musi mówić takie rzeczy, żeby mieć czyste sumienie. I jeżeli dzięki niemu nie wydarzy się nic złego, no to jest wielki sukces. I wtedy mogą mnie nazywać, że jestem bajkopisarzem, że nic się nie sprawdza, co mówię, bo ja właśnie pragnę, żeby się nic nie sprawdziło z tego, co mówię. I tego sobie też życzymy. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia z panem Bogiem. Pan redaktor Witold Gadowski był gościem aktualności dnia w Radiu Maryja. Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Za 3 minuty informacje Radia Watykańskiego. Którego Żydzi zabili? Tak się wścieknął! O Jezu!
Witam przyjaciele Radia Maryja, słuchacze z Krakowa i okolic. Ale nie tylko słuchacze Radia Maryja, zaproście także innych, a chodzi o spotkanie. Dziś, jak zawsze, w pierwszą środę miesiąca. Spotkanie Akademickiego Koła Radia Maryja przy Kościele Świętych Piotra i Pawła na ulicy Grodzkiej. Zaprasza nas zawsze ksiądz prałat, ksiądz profesor, proboszcz tej parafii, ksiądz Jan Machciak. Także tym razem, godzina 18 msza święta, a po mszy świętej spotkanie w Salce z państwem Jolantą i Leszkiem Sosnowskim. 100 lat od objawień fatimskich, przesłanie Fatimy. Będą też albumy o Fatimie. Kochani, Akademickie Koło Radia Maryja to jest nie tylko dla tych, którzy mają tytuł magistra, doktora czy jeszcze więcej, ale dla wszystkich. Radio Maryja to jest największy uniwersytet. Nie oszukujmy się, to jest bardzo jasne. Są wybitni profesorzy, są wybitni znawcy, występują w radiu i to od lat. A audytorium większe niż na jakimkolwiek uniwersytecie. A więc w górę serca i do przodu. Bóg zapłać serdecznie. Zapraszamy jeszcze raz. Episkopat Polski poświęcił Polskę niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Witamy 7 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny. Bóg nie może się obyć bez nas, on nigdy nie będzie Bogiem bez człowieka. Ta pewność jest źródłem naszej nadziei. Mówił papież w czasie dzisiejszej audiencji ogólnej. Poświęcił ją tematowi modlitwy Ojcze Nasz, a dokładnie jednemu słowu Ojcze. W nim bowiem, powiedział Franciszek, streszcza się cała tajemnica modlitwy chrześcijańskiej. Dodał, iż trzeba mieć odwagę, by do Boga mówić Ojcze. Doskonale oddaje to liturgia, która zapraszając nas do wspólnotowego odmówienia modlitwy Jezusa, używa sformułowania ośmielamy się mówić. W istocie przyzywanie Boga imieniem Ojcze nie jest bynajmniej czymś oczywistym. Przyzywanie Go jako Ojca stawia nas w relacji zażyłości z Nim, jak dziecko, które zwraca się do swojego tatusia, wiedząc, że jest przez Niego kochane i otoczone opieką. To jest wielka rewolucja, jaką chrześcijaństwo wnosi do psychiki religijnej człowieka. Tajemnica Boga, który stale nas fascynuje i sprawia, że czujemy się małymi, ale już nie przeraża, nie powala, nie przytłacza. Jest to rewolucja, którą trudno nam przyjąć w naszej ludzkiej duszy. Jezus objawia nam, że Bóg jest dobrym Ojcem i mówi nam, nie lękajcie się. Non abbiate paura. Franciszek przywołał także przypowieść o miłosiernym Ojcu. Podkreślił, iż dla swoich synów jest on wyłącznie miłością, Ojcem, który nie każe. Dio e Padre, dice Gesù. Jezus mówi, że Bóg jest Ojcem, ale nie na sposób ludzki, bo nie ma na tym świecie Ojca, który zachowywałby się jak bohater tej przypowieści. Bóg jest Ojcem na swój sposób, dobrym, bezbronnym wobec wolnej woli człowieka, potrafiącym jedynie na różne sposoby wypowiadać słowo kocham. Kiedy zbuntowany syn, roztrwoniwszy wszystko, w końcu wraca do domu, ów ojciec nie stosuje kryteriów ludzkiej sprawiedliwości, ale przede wszystkim odczuwa potrzebę przebaczania, a swoim uściskiem daje synowi do zrozumienia, że przez cały ten długi czas nieobecności brakowało mu go, boleśnie brakowało go jego ojcowskiej miłości. Papież zaznaczył, iż święty Paweł nie czuł się na siłach, aby przetłumaczyć na język grecki słowo, które Jezus wypowiedział po aramejsku Abba i zawsze przytacza je w oryginale. Gdyby je przetłumaczyć, należałoby użyć słów tatusiu, tatko. Nigdy nie jesteśmy sami. Możemy być dalecy, wrodzy, możemy nawet określać siebie jako bezbożnicy. Ale Ewangelia Jezusa Chrystusa objawia nam, że Bóg nie może obyć się bez nas. On nigdy nie będzie Bogiem bez człowieka. Ta pewność jest źródłem naszej nadziei, która jest strzeżona we wszystkich wezwaniach Ojcze Nasz. Kiedy potrzebujemy pomocy, Jezus nie mówi nam, byśmy utracili nadzieję i zamknęli się w sobie,
lecz zwrócili się do Ojca i prosili Go z ufnością. Wszystkie nasze potrzeby, od tych najbardziej oczywistych i powszednich, takich jak pokarm, zdrowie, praca, aż po zyskanie przebaczenia i wsparcie w pokusach, nie są odzwierciedleniem naszej samotności. Jest bowiem Ojciec, który zawsze patrzy na nas z miłością i na pewno nas nie opuszcza. Zwracając się do Polaków, papież zachęcił nas, abyśmy w czasie nabożeństw czerwcowych ku czci Serca Jezusowego szczególnie modlili się o pokój. Pozdrowił także Stowarzyszenie Comunitare Gina della Pace z Radomia. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Szczególnie pozdrawiam Stowarzyszenie Comunitare Gina della Pace z Radomia. W ramach podjętej inicjatywy 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju realizuje ono projekt ustanowienia w świecie 12 centrów adoracji Eucharystii i nieustannej modlitwy o pokój w miejscach najbardziej zapalnych. Na ich prośbę poświęciłem dzisiaj ołtarz adoracji Adoratio Domini in Unitate et Pace, przeznaczone dla sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang w Korei Południowej. Niech waszej modlitwy o pokój nie zabraknie podczas nabożeństw czerwcowych poświęconych szczególnej czci Serca Pana Jezusa. Na zakończenie spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra papież zaapelował szczególnie do chrześcijan, Żydów i muzułmanów o modlitwę w intencji pokoju. Jutro o godzinie 13 w różnych krajach zostanie podjęta inicjatywa Minuta dla Pokoju, czyli chwila modlitwy w rocznicę mojego spotkania w Watykanie ze świętej pamięci prezydentem Izraela Szymonem Peresem i Mahmudem Abbasem, prezydentem Palestyny. W naszych czasach bardzo potrzebna jest modlitwa chrześcijan, Żydów i muzułmanów o pokój. Chrześcijanie, Ebrei i muzułmanie per la pace. Współczesny świat stoi przed wyzwaniami, którym można stawić czoło jedynie dzięki międzynarodowej solidarności, powiedział watykański dyplomata na posiedzeniu ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Wśród nich wymienił takie sprawy jak kryzys migracyjny, zmiany klimatyczne, kataklizmy naturalne, konflikty zbrojne, czy pogłębiająca się przepaść między ubogimi i bogatymi. Arcybiskup Iwan Jurkowicz zaznaczył, że zdaniem papieża Franciszka solidarność powinna być dziś podstawowym wyznacznikiem dla decyzji o charakterze politycznym, gospodarczym i naukowym. To ona powinna też regulować relacje między ludźmi i narodami. Tylko poprzez wychowanie do konkretnej solidarności można przezwyciężyć dominującą dziś kulturę odrzucenia. Watykański dyplomata przypomniał, że solidarność wypływa z braterstwa i poczucia odpowiedzialności za ochronę innych ludzi, a w szczególności najsłabszych. Arcybiskup Jurkowicz odwołał się również do tego, co powiedział Franciszek podczas spotkania z uczestnikami tegorocznego szczytu Unii Europejskiej. Zauważył on wówczas, że solidarność stanowi najskuteczniejsze antidotum na współczesne formy populizmu. Postawa ta uczy nas bowiem postrzegać siebie i innych jako członków tego samego ciała, dodał watykański dyplomata. Wenezuelscy biskupi szukają w Watykanie pomocy dla swego kraju. Jutro na audiencji papież przyjmie prezydium episkopatu. Wenezuela przeżywa poważny kryzys humanitarny, gospodarczy i polityczny. W zrujnowanym przez rządy skrajnej lewicy kraju brakuje żywności i lekarstw. Jest to tym bardziej skandaliczne, że Wenezuela to jeden z głównych światowych eksporterów ropy naftowej. Od końca marca trwają tam masowe protesty, brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa. Zginęło już co najmniej 65 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Kościół katolicki popiera protestujących Wenezuelczyków. Mówi kardynał Jorge Urroza Savino, metropolita stołecznego Caracas. Chcemy spotkać się z Ojcem Świętym, który okazał wielkie zainteresowanie, wielką troskę i miłość Wenezueli w tej trudnej sytuacji kryzysu humanitarnego, gospodarczego, społecznego i politycznego. Sam nas o tym zapewniał. Pragniemy jego rady odnośnie do skutecznej posługi Kościoła pośrodku owych problemów. Rząd przedstawia papieża jako swego przyjaciela, a nas biskupów jako swoich wrogów. My tymczasem stoimy po stronie ludu, który cierpi.
Trwamy w jedności z Ojcem Świętym i chcemy odrzucić tę rządową manipulację. Kardynał Uroza podkreślił, że sytuacja w Wenezueli z dnia na dzień staje się coraz trudniejsza. Jest coraz więcej przemocy, ludzie umierają z głodu, jedzenia szukają w śmietnikach, dzieci są niedożywione, w szpitalach brakuje lekarstw. Wszystko to wymaga natychmiastowych działań. Wspólnota międzynarodowa musi wpłynąć na wenezuelskie władze, by podały się do dymisji i zostały rozpisane nowe wybory, powiedział przed audiencją u papieża kardynał Uroza. Konflikt w Jemenie to nie wojna zapomniana, jak twierdzą niektórzy, lecz wojna przemilczana w imię skrytych interesów, uważa biskup Paul Hinder, wikariusz apostolski dla Arabii Południowej. Podkreśla on, że konflikt ten bardzo trudno jest dziś zakończyć, ponieważ zbyt wiele krajów na nim korzysta, nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka czy kosztów. Tytułem przykładu biskup Hinder wymienia nie tylko sąsiednią Arabię Saudyjską, bezpośrednio zaangażowaną w działania wojenne, ale także takie kraje jak Iran, Chiny, Rosję czy Stany Zjednoczone, które zarabiają na sprzedaży broni. Tymczasem, jak podkreśla biskup Hinder, za całą wojną kryje się ogromny dramat ludności cywilnej, na którą spada główny ciężar konfliktu. W wielu regionach kraju panuje głód. Pojawiły się też poważne problemy sanitarne, czego konsekwencją jest epidemia cholery, która w niektórych miejscach sieje śmierć. Służby medyczne pozostają niewystarczające. W tym momencie wygląda na to, że ograniczono rozprzestrzenianie się epidemii, ale go nie powstrzymano. Brak dokładnych danych. Ale ostatnie wiadomości, do których dotarłem, mówią o setkach tysięcy dzieci bezpośrednio zagrożonych śmiercią. Miliony mieszkańców walczą o życie. Problem Jemenu stanowi jego odcięcie od świata. Transport z pomocą humanitarną jest utrudniony. Sam nie wiem, jak zaradzić tej katastrofalnej sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście zakończenie walk, do którego by doszło, gdyby zdano sobie sprawę z podstawowych potrzeb żyjących tam i cierpiących ludzi. Ale ci, którzy robią interesy na tej wojnie, znajdują się gdzie indziej, a cierpią mieszkańcy kraju. Biskup Hinder przyznaje, że panuje dziś wielki zamęt informacyjny odnośnie do tego, co naprawdę dzieje się w Jemenie i jakie siły są zaangażowane w ten konflikt. Jedno jest pewne, że tylko kompromis, porozumienie wszystkich stron konfliktu może uratować ten kraj, dodaje zwierzchnik Kościoła katolickiego w południowej Arabii. 2 minuty dla kraju. Rafał Łączny. Episkopat Polski zakończył w Zakopanem swoje dwudniowe obrady. Jednym z ważnych wydarzeń obecnego zebrania plenarnego było odnowienie aktu poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystość ta odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Homilię podczas liturgii wygłosił portugalski biskup Virgilio do Nascimento Antunes. W znacznej części została ona odczytana w języku polskim. Niech więc ten akt, który odnowicie, odpowiadając raz jeszcze rzetelnie na prośbę Maryi, uczyni was na różnych płaszczyznach waszego życia osobistego, rodzinnego, narodowego i społecznego, nawracającym się nieustannie ludem Bożym, w którym nie ma ani nienawiści, ani przemocy, tak, abyście poprzez autentycznie chrześcijański styl życia przyczynili się do powrotu do Boga tych, którzy od Niego odeszli. W czasie zebrania biskupi dokonali wyboru nowego dyrektora Caritas Polska. Został nim ksiądz Marcin Iżycki. Jako pierwszy w Polsce warszawski kościół pod wezwaniem wszystkich świętych otrzymał tytuł House of Life, Dom Życia. Fundacja Wallenberga upamiętnia w ten sposób miejsca związane z ratowaniem osób narodowości żydowskiej w czasie Holokaustu, mówi kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Kościół spotyka się z dużym zainteresowaniem przyjeżdżających do Warszawy ludzi z całego świata. Zwłaszcza wtedy, kiedy się odbywa taka właśnie właściwa narracja o tym, gdzie ten kościół był wtedy, kiedy było getto, jaką rolę ten kościół pełnił, łącznie z ówczesnym proroctwem w czasie wojny, który został włączony do sprawiedliwych wśród narodów świata pośmiertnie. I myślę, że to jest docenienie, ale równocześnie wiąże z tym pewne nadzieje także, że on się stanie jeszcze przez to bardziej znany i będą ludzie przyjeżdżać do niego. W świątyni umieszczono tablicę w języku angielskim. Ten budynek służył jako schronienie dla niewinnych ludzi,
którzy byli prześladowani przez nazistów. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają się z Wami Monika Zbajło i Karol Kupczyk. W dzisiejszych czasach mówi się, że Ewangelia jest niemodna i nie ma nic do zaoferowania społeczeństwu informacyjnemu. Uważa się, że portale społecznościowe to nie jest miejsce dla dobrych inicjatyw promujących wartości. Dlatego postaramy się udowodnić, że oba te stwierdzenia są nieprawdziwe i pokażemy, że Boga możemy spotkać wszędzie, nawet w internecie. A naszymi gośćmi są Marta Grabowska. Cześć. I Lucja Darbach-Kopczyńska, studentki drugiego roku dziennikarstwa. Witam wszystkich. Myślę, że od razu możemy przejść do tematu. Jak wiemy, nasze społeczeństwo ciągle się rozwija, ciągle się zmienia, pojawiają się nowe media. A jak tutaj się odnajduje Kościół? Czy musi nadążać za tym światem, czy musi być na czasie? Co myślicie, dziewczyny, o tym? Przede wszystkim ja myślę, że to zawsze Kościół w historii nadawał tempr światu. To on był tym pierwszym poruszycielem jakichś nowych tendencji czy rozwoju. To on pilnował nauki, kultury, on to rozwijał. A jeśli chodzi o media, to może powstały w innym celu, ale Kościół równie dobrze je wykorzystuje, jak robił to w historii z innymi aspektami i tak jak zawsze posługuje się portalami społecznościowymi, zakłada własne strony internetowe, więc jak najbardziej ta jego działalność w mediach jest zauważalna. Marta? Myślę, że jak najbardziej. No my jesteśmy jakby nastawieni na to, żeby korzystać z nowoczesnych technologii, dlatego Ewangelia, która jest przekazywana przez nie, jest po prostu dla nas atrakcyjna i bardziej dostępna i też jakby możemy sobie właśnie znaleźć czas na to, żeby właśnie obejrzeć jakiś film, czy przeczytać coś szybko z jakiejś aplikacji. Właśnie, no bo dzisiaj tempo, życie nabrało tempa, nie mamy już czasu, żeby usiąść w spokoju, ale chciałem się zapytać, no, jesteśmy użytkownikami smartfonów na pewno, chciałem się zapytać, czy spotkałyście się może z jakąś formą ewangelizacji w sieci? Tak, nawet osobiście ja korzystam z aplikacji, która pomaga mi na przykład czerpać z codziennej modlitwy. Jest to aplikacja, która codziennie dodaje mi nowe modlitwy na każdy dzień z fragmentem Pisma Świętego, albo też z fragmentem dzienniczka siostry Faustyny. Mam też nawet taką opcję przypomnienia dzwonkiem na przykład o godzinie 15 czy o 12, czy jakichś wieczornych że modlitwach. Trzeba się pomodlić. Także to jest oczywiście pozytywne. Ja też na tyle, ile mogę, to staram się korzystać, natomiast zazwyczaj sobie o telefonie i o tym, co jakby on zawiera, przypominam w kościele, więc nawet ostatnio była taka sytuacja, że chciałam wyciągnąć telefon, żeby odmówić litanie w kościele, ale trochę mama mnie powstrzymała, bo mówi, no co sobie inni pomyślą? Pomyślą, że piszesz SMS-y, czy tam coś innego robisz. Natomiast ja rzeczywiście chciałam wykorzystać ten smartfon do tego, żeby się pomodlić, bo no nie noszę ze sobą książeczki do nabożeństwa, tak? Może źle, ale... No a książeczka do nabożeństwa jest w telefonie. Tak, no właśnie, myślę, że ludzie coraz bardziej się przyzwyczajają już do tego, że obcujemy z mediami na co dzień, że nie szokuje to już ludzi w kościele, że wyciągamy jakiś tam smartfon i korzystamy z niego podczas modlitwy. No bo rzeczywiście korzystamy to w słusznej sprawie, tak? Szukamy modlitwy. Nawet przytoczę przykład. Ostatnio w naszym akademiku była organizowana Wigilia Ducha Świętego, zasłania Ducha Świętego, wraz z czuwaniem całonocnym, no i później mszą o 12 w nocy.
nocy i już wcześniej na jeden z portali społecznościowych został udostępniony plik z modlitwami, z rozważanymi w czasie tego czuwania. No i każdy właśnie mógł sobie pobrać ten plik na telefon, przyjść na to czuwanie i z tego telefonu korzystać. Mi się przypomniała jeszcze droga krzyżowa, ekstremalna droga krzyżowa, na której szliśmy w sumie też ze smartfonami w ręku. Tak, odczuwaliśmy stację drogi krzyżowej, każdy we własnym zakresie, każdy w swoim tempie. To też było w ciszy, nie? Tak. Ale czytaliśmy ze smartfonów. Czyli nie z latarką, tylko po prostu ze światłem ze smartfona. Ze światłem ze smartfona, dokładnie. To jest na pewno tak. Bardziej wygodne. Tak, to jest na pewno bardziej wygodne, znacznie bardziej. Słuchajcie, to może do rozmowy wrócimy za chwilę i zapraszamy wszystkich słuchaczy na krótką piosenkę. Właśnie, może to... No i tak się dowiaduje. Nie wykurzysz. Ty, Jezu, wyzwoliłeś nas. Przyszedłeś pokój ludziom dać. Przyjąłeś wszystkie grzechy me. Twa święta krew oczyszcza mnie. Więc póki żyję, wielbię Cię. Ty obecny jest Twój duch, tam jest wolność. Ty obecny jest Twój duch, tam jest wolność. Już na zawsze zdjąłeś me kajdany. Gdzie obecny jest Twój duch, tam jest wolność. Wolność. Wielka artyści zaraz. Radio Koncitra.